Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cywilizacja 6. No to wracamy do naszej miejscowości. Z góry przepraszam wszelkie osoby związane ze Szwecją czy językiem szwedzkim. Staram się jak mogę z tłumaczem Google. Linköping? Coś w tym kierunku. Zresztą jeżeli ktoś się na tym lepiej zna, będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze, co jak to powinno się czytać, inne ciekawostki związane ze Szwecją. Przyda się chociażby w ramach tej serii, a zawsze to też dodatkowa wiedza, jej nigdy za wiele. W każdym razie wracamy w te okolice, ponieważ Sekinoau zauważył, że nasza ekipa budowlana minęła się z powołaniem i miała tu stworzyć uprawę, ale jakoś to przeszło bokiem. Mam nadzieję, jak też że problemy, które się tam tu szykują, dawno nie było żadnych wylewów, burz, susz, a może to przeszło na ten kontynent. Oby tak to było. No nic, lecimy, chociaż trzeba uważać, okolice Dedone są dość niebezpieczne dla naszych ludzi szerzących religię, więc może pójdziemy nieco bardziej na północ. Zresztą będąc przy samej religii Dedonie, tu też pojawiło się wiele podpowiedzi, różnych przemyśleń. Byku. No, znów masa komentarzy, za które dziękuję i kilka się przewinie nam tu podczas dzisiejszego spotkania, ale zwycięstwo religijne nie wygląda to najlepiej. Kupę, prawie 230 punktów, zanim Mansa Musa, czyli praktycznie oznacza to mniej więcej tyle, że nasz kolega Mansa już swojej religii chyba nie ustanowi, a tym samym dołączył tutaj do Kupego, jeżeli chodzi o szerzenie wiary. Na szczęście nie ma aż tak dużo tych punktów natury, więc nie jest to tak źle. Przy czym Dedona spadła ze 120 punktów, ponad 120 na 64 i to mnie martwi, bo oznacza mniej więcej tyle, że straciła jakąś miejscowość, no i już nie jest tak wielkim wsparciem religijnym dla nas, czy w tej całej walce. My mamy 130 punktów, czyli daleko jeszcze za kolegą Kupę. I chyba będziemy musieli coś więcej zdziałać w tym temacie, bo inaczej będzie ciężko. Sulejman również dzielnie walczy i nasze takie powiedzmy big trio jakoś daje radę, chociaż mam lekkie obawy, tak, żebyśmy nie byli tu jakoś specjalnie zaskoczeni. Może będąc przy tym temacie, Londyn stworzy mecze. To są dodatkowe 3 punkty, za dobre 100 tur nam się to zwróci, a przy okazji ładniej tu wygląda. Zresztą tyle tych punktów. No można je przeznaczyć nie tylko na walkę teologiczną, tu Byku też podpowiada, że być może warto by było zachować te punkty do wielkiego kupca z epoki przemysłowej, który powinien dać nam również doktrynę, czy miejsce na doktrynę, coś w tych klimatach. Do przemyślenia, choć mimo wszystko byłbym za tym, żeby stworzyć kilku misjonarzy, żeby nawrócić miejscowości z tej okolicy. Szczególnie te nasze nowe. Kolegę możemy wycofać, tu Michał, Byku, a także Piotr podpowiadali, że te jednostki da radę leczyć w okolicy dzielnic świątynnych. Tutaj chyba nie mamy dzielnicy świątynnej niestety. Meczet, mamy dzielnicę świątynną, wychodzi na to. No to dobra, to kolega pójdzie się wyleczyć gdzieś tutaj. To może być dzielnica. Tu jest dzielnica świątynna, faktycznie mamy. To kolega się wyleczy tu, to szkoda, że w sumie misjonarza nie wzięliśmy z południa. Chociaż znów się nie opłaca, bo wymaga świątyni. Tak, lepiej przy meczecie takiego misjonarza stworzyć, bo będziemy mieli dodatkowy punkt szerzenia. Wyszło dobrze. Wracając do tego, gdzie zaczęliśmy. Linköping, albo shopping, tak bardziej o, kusząco. Przemyślałem sprawę, warto by było chyba skorzystać z naszej złotej epoki i zatrudnić ekipę osadników. Jednak żeby to zrobić, musielibyśmy zwrócić się do naszych przyjaciół i nie tylko po pieniądze. Myślę, że ten fragment pominę, chyba że trafi nam się jakaś ciekawsza transakcja, no to wtedy jeszcze się zobaczymy. No i będąc przy ciekawych transakcjach, trafiła nam się całkiem niezła sumka za, no właśnie, dużo, niedużo punktów dyplomatycznych. Ostatnio nasi przeciwnicy dość mocno wykosztowali się na tych walkach. I zastanawiam się, czy nie warto by było wykorzystać to, żeby zdobyć 800 sztuk, ponad 800 sztuk złota. Chyba tak zrobimy. Palmy pana. Zobaczmy, jak on jest zadowolony z tej transakcji. No plus jeden, czyli tak w miarę sprawiedliwy był ten układ. A jednocześnie my mamy pieniądze naprawdę na fajne tutaj kosmiczne działania. Co więcej, niebawem powinniśmy zyskiwać tych punktów w zdecydowanie pokaźniejsze ilości, więc chyba warto, chyba, bo może się okazać, że zabraknie nam gdzieś paru punktów i później to my będziemy próbowali je kupić za no, niemałe sumki. Tak sobie przemyślałem w międzyczasie, chyba najlepszym miejscem, by założyć nową osadę,
byłaby ta górka. Wbrew temu, co gra podpowiada, bo gra to sugeruje bardziej te zielone pola, żeby wybrać. Być może dlatego, żeby tu na przykład stworzyć kopalnię, ale tak z niej powinno być w miarę blisko do cudu, który fajnie by było rozbudować. Całkiem niezła okolica, jeżeli chodzi o stworzenie kopalni. Przyprawy luksusowe, konie, bydło, tutaj na przykład niezłe miejsce na dzielnicę przemysłową, tak, bo otoczona różnymi kopalniami, więc chyba to będzie taki najciekawszy układ, jaki moglibyśmy stworzyć w tej okolicy. O, a tu niech to zostanie dla nas Oreo, tak? Spichlerz wybudujemy. Jeszcze tak patrzę, czy wszystko z komentarzy. Chyba w miarę to, co miałem tutaj powiedzieć, powiedziałem, a jak nie, no to wyjdzie w grze. Zastanawiam się jeszcze nad budową Biblioteki Królowej, ponieważ zakładam, że ona nam da, przynajmniej ta pierwsza biblioteka, gdzieś jakieś 3 punkty epoki. Nie do końca nam chyba zależy na tym, żeby wejść w złotą erę i fajnie by było te 3 punkty przerzucić na przyszłość, więc tu może podmienimy, o, będąc przy komentarzach, na coś, na co wiele osób namawiało, a mianowicie stworzenie kupca. Za 7 tur wracamy do Wielkiej Biblioteki i będziemy działać dalej coś w tym temacie. Mamy wszystko. Gwałtowna burza. Jeszcze kolega może tu zobaczyć, co się kryje w okolicy. Lecimy dalej. Jeśli chcesz zdobyć szacunek narodów, musisz budować statki. Spokojnie, arsenał wenecki będzie to jeszcze, no właśnie, jest tam plan na kupę, jeżeli on się nie uspokoi ze swoją religią, to być może pójdziemy w kierunku łodzi podwodnych czy innych krążowników, on ma bardzo dużo miejscowości na wybrzeżu, więc taki atak, no mógłby go zaboleć, tak, zlikwidować tutaj chociażby, chociaż nie wiem, czy to nie jest stolica. I prawdopodobnie nie możemy zniszczyć, ale nawet jakbyśmy zbili trochę punktów, to już by było miło. Do tego tutaj jakieś miejscowości, trudniejsze wymowie. To wcale nie musi być takie dobre, że on się skrył na wybrzeżu. Londyn, wy chyba stworzyliście amfiteatr, tak? Albo możecie stworzyć amfiteatr. Patrzę jeszcze, co nam tutaj wskakuje. Amfiteatr niech będzie. A koledzy, może zobaczę. O, już myślę, że jakaś walka. Co tam słychać na północy? Budujcie, biegojcie, no właśnie, tą religią trochę poczęstujcie też ludzi innej wiary, małej wiary. Byłbym za tym, żeby nawrócić tutaj nasze miejscowości, chociaż no nie chciałbym biegać. Oni chyba mieli jakoś tak tu iść. To skomplikowane tutaj przemieszczanie się. Nie chciałbym biegać koło apostołów, bo jak widać są dość nerwowi. Tu gra nam sugeruje na czerwono, pospiesz się z punktami epoki, jesteś w ciemnym wieku. Więc dobrze by było coś w tym temacie zrobić, tak? Niebawem. Zastanawiam się, czy jeszcze jakiegoś misjonarza tutaj nam nie przywołać. Musielibyśmy zrobić taką naszą małą krucjatę, wręcz inkwizycję. No tutaj też była podpowiedź, żeby jej nie stworzyć, ale z inkwizycją jest dość duży problem. Inkwizycja. Ponieważ dodaje nam punkty do religijnej siły bojowej i to dość istotne punkty, ponieważ kupę korzysta z teokracji, która dodaje również co nieco bonusów w tym temacie, więc jak chcielibyśmy z nim typowo walczyć poprzez jednostki religijne, no to jak znalazł, ale minus 25% do nauki we wszystkich miastach. Mając ponad 205 punktów, co prawda i tak wyprzedzamy dość daleko naszych przeciwników, 205, 62, 58, 47, 25, no mając tyle punktów, to jednak byłby ból, żeby no, stracić te 25%. To jest bardzo dużo. Potrzeba więcej obszarów mieszkalnych, no będziemy musieli się tym tematem niebawem zająć. Podobnie jak tutaj, chociaż tutaj uratuje nas spichlerz, no i Sztokholm, niech wybudują Taj Mahal. Będziemy myśleć później nad tym, co dalej. Uwielbiam przywódców otaczających się potężnym wojskiem. Dobrze. Czyli jednak nas lubi. O, a tu co się dzieje? Kurczę, no nawet kroku nie idzie na własnym kontynencie postawić. Najgorsze, że nie mamy najmniejszych szans, aby walczyć z nimi. Szczerze gratuluję produktywności twych ludzi. O, przemysł ciężki. To może się i z nim zaprzyjaźnimy. Za Saletrę otwarte granice. Chciałbym, ale ty walczysz z naszą koleżanką, więc póki co nie dojdziemy do żadnego porozumienia. Co my tu mamy? Tu mamy tak, prawie znowu bym pominął, ulepszenie. Tu się wycofujemy może tak dookoła jakoś, do naszej miejscowości. Wyleczyć się, bo inaczej to bieda, no nie wygląda to za dobrze z nim.
Dogadać się nie idzie. Co za życie. Przejdźcie przez rzekę. Ta ekipa, a może lepiej było przez południe jakoś lecieć? Szkoda, że nie mamy tego właśnie, co nam teoretycznie Inkowie, chyba ich to podbiliśmy, dawali, czyli przejścia przez góry, tak? To jest tylko bonus, z którego oni mogą korzystać. No cóż zrobić? No dobra, jednostka bez ruchu, wy może idźcie tu na żelazo. Mamy tyle pieniędzy, żeby zakupić sobie nowe pole, więc bardzo kusząca opcja. Teraz tak, ty siedzisz tu, tu ciebie jakiś apostoł chce pogonić, co niestety martwi, więc przejdźmy. Ciekawe, czy potrafi pływać, ale powinien potrafić. No, jakoś tu dotarł na ten kontynent. Więc chyba potrafi. Potrzeba udogodnień. Przydaliby się budowlańcy jacyś w tej okolicy. Tak to trochę wygląda. Więc, nawet nie tylko w tej okolicy, ale tak sobie myślę, Uppsala, tu mamy konie. Mamy pieniądze. Po co czekać, aż skończą za 15 tur robotę? Tak to moglibyśmy znaleźć miejsce dla ludzi. I tutaj... No tu trochę gorzej, bo specjalnie takich jakichś ciekawszych rzeczy już nie mamy do zaoferowania. Banany dodatkowe zasoby to miały być luksus. Pomarańczki, tak, te sprawy. No nic nie wymyślimy, ale widzę, pokój zawitał na kontynencie. To akurat cieszy. A, mieliśmy tu spróbować zadeklarować przyjaźń. Nie wiem, czy to ma większy sens. O, cieszę się. Ja również żywię do ciebie taki sentyment i bardzo dobrze. Nie wiem, czy to ma większy sens z perspektywy rozgrywki, ale liczę, że jakby przyszło nam walczyć w skupę, no to cała ekipa przyjaciół nam w tym pomoże. No to jest tak naprawdę jedyny przeciwnik, z którym ta walka no, jest jeszcze realna. Raczej pozostali nie powinni nam jakoś mocniej zagrażać, chyba że dogadaliby się i ze sobą współpracowali. No dobra, powoli punkty epoki trzeba jakoś wygenerować. Bo rzeczywiście tury lecą, a nam dwóch brakuje, żeby z ciemnego wieku wyjść. Coś tu odkryliśmy. Czy marzyliście kiedyś o budowie zamku w powietrzu? Oto taki właśnie zamek, sprowadzony na ziemię ku zachwytowi wieków. Taj Mahal. Plus jeden punkt epoki za moment historyczny. Idealnie skoczyło. Kiedy pierwszy raz wyszedłem na dach pałacu Potala, poczułem jak nigdy wcześniej i nigdy potem, jakbym stanął na dachu własnego jestestwa, w wymiarze świadomości, którego dotąd nie zaznałem. Taka cudowna tura nam wyszła. Nie wiem, czy za cud nie dostajemy dwóch punktów. No właśnie. I nagle z ciemnego wieku wchodzimy prawie w złotą erę. Tak, bo już się zastanawiałem, czy jednak Biblioteki Królowej nie stawiać. 5 punktów epoki za Taj Mahal. 5 punktów, no to nie, no to jednak z takim Taj Mahal, no to te punkty będą ładnie generowane. Podoba mi się to. Jeszcze wielkich ludzi zatrudnimy, a zatrudnimy chemię i losowa epoka przemysłowa. No dobra, bo nawet jakbyśmy go pominęli, to nie doczekalibyśmy się kolejnego zakupu, a tak wydaje mi się, że Karola Darwina bez problemu sobie tutaj jeszcze złapiemy. Podobne do czegoś, co mieliśmy już wcześniej. Tak, 31 punktów, a za nami jest Mali albo Fenicja. Więc ja nie wiem, czy jeszcze z dwóch, trzech nie kupimy po drodze. Wielki inżynier. No tutaj chyba nikt z naszych przeciwników się nie starał o wielkiego inżyniera, więc też nie byłoby sensu pomijać go. Pozwala na budowę w tym mieście jednej dzielnicy ponad limit. Nie wiem, czy nie przydałby się ktoś taki w Londynie. Tam możemy mieć problem z limitami. Więc taka oferta no limit jak znalazł. No dobra, idźmy tu. Kolega, wracasz już tam się leczyć? Wraca się leczyć. To cieszy. Dobra, ustawcie się tu w kolejkę. I teraz tak, ty jesteś... Kim ty jesteś? Wielki inżynier. To idziesz do Londynu. Przeniesie się do innego miasta. Natomiast nasz kolega wywołuje... Poczekamy do następnej tury, żeby on nam czasem w uprzemysłowieniu nie wywołał chwili tutaj, bo... Czy my mamy bonus? Jak to wygląda? Nie, nie mamy. No właśnie, mógłby nam tu chwilę eureki wywołać dla tego celu, a to nam by było dość mocno nie na rękę. Więc jedną turę, dosłownie, kolego. Mądry, rozsądny chłopak, cierpliwy, mam nadzieję.
I co wam byśmy mogli zaoferować? Tu już oliwki mamy. Tutaj to działa. Albo kierunek południe, albo diamenty. Mamy pieniądze, żeby zakupić pola. I chyba te przyprawy bardziej będą na rękę. Moglibyśmy też wziąć ustrój, gdzie zakup pól jest tańszy. Dzika karta wskakuje. Zmień doktrynę. Zdecydowanie. Widziałbym doktrynę, żeby generować punkty. Jak to wygląda? Za 5 możemy zmienić. Żeby generować punkty związane z przydzielaniem emisariuszy, bo tam jest jeszcze mały problem. Tak? Przydałoby się więcej przy tylu miastach, państwach. Ale gdzie jest tańszy zakup? O, zmniejszenie zakupu pola. Dobra, weźmiemy sobie to. Zakupimy trochę tych pól. Wykorzystamy ten bonus, tym bardziej, że to się robi coraz droższe. Nie wiem, czy gdzieś też przy miejscowościach na północy tego nie zrobimy, czy w innych, o właśnie, punktach jak tutaj. Tu też nam się przecież przyda zakup pola. A jak ta ekipa budowlana, co stworzyliśmy? A, biegnie na konika. A tu powinno być całkiem nieźle. Raz, dwa, trzy. A szkoda, że tego nie da rady zakupić. Choć też powoli powinniśmy dumać nad zaporami, no bo pewnie lada moment i będą szykowały nam się jakieś wylewy niestety. Trochę mnie to martwi. No dobra. Uniwersytet, świątynia. A, bo oni już skończyli. Kanalizacja, jak to? Obszary mieszkalne są z udogodnieniami trochę gorzej. Może tutaj kombinują trochę amfiteatr, bo dałby nam sporo punktów kultury, ale może poszlibyśmy w kierunku naprawy dzielnicy biznesowej, a następnie wybudowania w tej okolicy Big Bena. I to by było całkiem niezłe. W ogóle odkryliśmy jakąś miejscowość gdzieś swojego czasu, ale nie widzę jej na ten moment. Kabul. Ach, tu jest Kabul, ale Kabul nas... I Lawenta, dobra. Nie, to aż tak nas chyba nie interesuje. Co tu jednostki za ruch miały? Wy sobie jeszcze... A mogą iść tutaj, na północ. Albo nie, oni będą, o, czekali na tę nową miejscowość i ją postarają się nawrócić zaraz na początku. Mamy wszystko. Dwa punkty epoki, a skąd wy się wzięliście tutaj, łobuzy? Kurczę, że nie mamy jak z tym walczyć. Sądzę, że ludzkość popełniła wielki błąd na początku rewolucji przemysłowej, łapczywie rzucając się na maszyny. Ludzie muszą używać rąk, żeby czuć się kreatywnymi. No pięknie. Widzę, że węgiel gdzieś nam całkiem nieźle wpadł w ręce, bo mamy aż plus 12 naturę. Węgiel. Tutaj mamy trochę taki śląsk się zrobił. I bardzo dobrze. Jeszcze tam dostaliśmy jakiś bonus. Jest miło, jest miło. Aktywuj. Nauki militarne i chemia. No my musimy coś teraz wybrać, czy nauki militarne, no może jakby iść kierunek gwintowanie, chociaż wolałbym tutaj dodatkowy ruch dla jednostek zaokrętowanych, pancernik postawić. Kanał Panamski aż nas tak nie interesuje, ale chyba wybierzemy sobie tę stronę. Wieża Eiffla, kiedyś budowaliśmy, plus 2 do atrakcyjności, musi zostać na płaskim terenie, chyba warto by było. Nawet nieźle nam to wpadło po drodze. Wow, i teraz wszystkie mury trzeba nadrobić. Dwie bombardy, ale to będzie. Ale wieża Eiffla jest chyba warta grzechu. Co więcej, następnie będziemy mogli podjąć się tu rafinacji. Zobaczymy. Jakby się pospieszyć, moglibyśmy dużo szybciej wejść w współczesność poprzez silnik parowy i już lecieć w elektryczność. W ten sposób skupę zawalczyć. CO2 i niech poziom morza się podnosi. Zaleje dziada, sąsiada. I byłoby dobrze. To nie są bandyci, tak? Są, można się tak pogubić w tych miejscowościach. O! A będąc przy miejscowościach, to nie wiem, czy już zaraz nie będziemy mogli właśnie jakieś stworzyć. Kolego, idź tu przez południe, żeby nie walczyć. Idź tędy. Mam nadzieję, że tu uda nam się... O, jak ci daleko mogą uciekać? Idźcie tu w takim razie. Kolejni, którzy będą musieli się na południe tam wyleczyć. Teraz tak, ekipa tu. Jeszcze nie może. Ci biegną. Ale będąc przy miejscowościach i ostatnich punktach nam potrzebnych, chyba powinno udać się stworzyć coś tutaj. Cyk!
Lund stał się pierwszym ludzkim osiedlem na kontynencie Euroameryka. No i pięknie, nowy Lund. O, a co to? Australia? Pająki? Rysunki z Nazca. O, no trzeba by było zobaczyć, jak to działa. Wyczuwajcie. Właśnie, teraz mi się przypomniało, będąc przy podpowiedziach byku, była sugestia, żeby pikinierów ulepszyć do jednostki Karolan, zamiast tworzyć je, ale chyba i tak poczekamy na nową erę. Jak to wygląda? Za 7 tur, za 5 stworzą jednostkę. Może niech stworzą mury jednak, jakby coś miało tutaj przyjść, bo mając taką jednostkę zapewne odpalimy punkty epoki, a to nam się przyda już w nowej erze, szczególnie, że weszliśmy w Złoty Wiek. No to będzie trzeba kombinować, skąd tych punktów tam jak najwięcej ściągnąć. Druk? Tak, eureka dla druku. Dawna i nieprawda z tym drukiem. Zresztą chyba druk to... czy to pismo było? Coś nam tam ulepszało spotkanie innej cywilizacji, co już dawno temu zrobiliśmy i nieprawda. No dobrze, co by to było warte grzechu? Jakaś taka autostrada by się przydała. Nie wiem, czy ta gruba strzałka prowadzi do Brukseli. To chyba przez to, że tam mamy już siedzibę. Ale Cusco jakby odwiedzić nimi. Chociaż mamy jakąś drogę z północy. Żadnych zadań od miast państw tutaj nie ma. O, a ta nowa? Tylko, że mały bonus jest. Wiecie co? Chyba skoczymy sobie tutaj. Przyda nam się jakaś taka ścieżka, autostrada przez północ, tym bardziej, że nic takiego w tym miejscu nie ma. Węgiel macie! No i kurczę, lepszy niż zwiadowca. Nikt się nie czepia, że chodzi po tym terenie. Jest dobrze. Mamy wszystko? Mamy wszystko. Chyba. Czuję, że o czymś zapomniałem. Nie wiem też, czy jednostek religijnych nie powinniśmy trochę więcej stworzyć. W wolnej chwili. Bo widzę, że w okolicy różne rzeczy się dzieją. Może jeszcze jeden misjonarz, chociaż warto by było się kiedyś przerzucić na jakieś inne typy. A, czekają na nas. No, zasłuchałem się. Jak wy tu z miejscowością? Jeszcze 3 tury. No dobrze, ale to niech już sobie poczekają. Tak jakoś nie po drodze im tam do tego wszystkiego. Lecz się, odpoczynek. Zobaczmy. Tak, panowie apostołowie poszli na północ, więc droga wolna dla nas, żeby przejść dalej. Koniec renesansu. Ech, szybko poszło. W tym świecie. Pomarańczki są. W ogóle jaki fajny taki teren, żeby się zadomowić nieco lepiej. Kurczę, zobaczmy, co tam mamy. No już miejscowość założyliśmy, zresztą no tu przy rzece to nie ma porównania, ale ile jedzenia tu bez rzeki. Tylko produkcja by kulała i to jest ten ból. Ale miejscowość fajna. Czemu populacja... Moment. Gdzieś nam ludzi zabrali, a tu jest tyle jeszcze fajnych rzeczy, które możemy stworzyć. To nie wygląda za dobrze. Nastawmy się na jedzenie. Za turę wrócą, co nam się chyba bardziej będzie opłacało. Sztokholm, już wybudowaliście to, co mieliście? Będąc przy cudach, Uniwersytet Oksfordzki. Plus 20% do nauki w tym mieście. No jeżeli gdzieś to by miało funkcjonować, to Sztokholm jest chyba wart grzechu. A, my mamy jeszcze tańszy zakup pola. Trzeba pamiętać, że za 2 tury to wymienić i chyba skorzystamy z niego sobie tutaj. Pole raczej mało istotne. Kolejny cud, kolejne punkty epoki, szczególnie teraz, jak są dość mocno dobrze przemnażane. To wart grzechu. O! Kolejny szlak handlowy. Ciekawe, kiedy będziemy mogli morskie, ale być może brakuje nam jakiejś technologii do tego. Genewa. Z Genewą przydałoby się jakoś tutaj ten szlak może faktycznie nieco polepszyć. Trzeba pamiętać, że po takich ścieżkach szybciej chodzą nasze jednostki, tak? Więc to nie tylko dla samych handlarzy jest plus, ale także dla innych. Jadeit jest całkiem fajny, ale wydaje mi się, że bardziej kuszące będzie dodatkowy zasób z bydła.
Fajnie, podoba mi się to, jak weszliśmy tu w ten świat. No, obowiązkowo dzielnica wojskowa, ale to wszystko przed nami. No, cóż my trafiliśmy? Buenos Aires. O, wpływy. Dydona. A to nikt nie chciał suzerena? Twoje dodatkowe zasoby działają jak zasoby luksusowe. Każdy rodzaj daje plus. No kurczę. Buenos Aires. Jak wy tu wyglądacie? Niebawem będziemy mogli wysłać dwóch. Jeszcze jakby odpalić sobie premię, że pierwszy liczy się za dwóch, to ja nie wiem, czy my się nie skusimy na takie Buenos. Tym bardziej, że poznamy wszystko to, co dzieje się w tej okolicy, tak? Czy zobaczymy. Chyba to wykorzystamy nasze nowe. A, to ty. Myślałem, że już osadnicy doszli na miejsce. Chyba wykorzystamy nasze nowe tutaj napotkane miasto. Cyk, obszar mieszkalny i przede wszystkim żywność. I co więcej, tutaj też dojdzie nam za ten dodatkowy zasób, chociaż nie wiem, czy strategiczny też się tak liczy, ale dojdą nam kolejne profity. O, może to jest dobry moment, gdzie warto by było jeszcze zrobić małą rundkę po naszych towarzyszach i złożyć propozycję co do pieniędzy. Bezczelne to towarzystwo. Nie było tematu. Zobaczymy, jak spotkamy się na konferencji. O! Uciekaj, ty innowierco. Tak, nas obrazić. Prawie nic pieniędzy nie chcieli dać za te umowy. Ale za to widzę kolejną fajną... O, a to co to takie? Jasne. Wilno. Wilno, za najwyższy poziom aktywnego sojuszu premia za sąsiedztwo wszystkich twoich dzielnic kulturalnych wzrasta o 50%. Dydona z tego korzysta. Dobrze, niech sobie korzysta. Niech ma dziewczyna. Coś z życia. Idziemy tutaj po plantację. Wy za to się tu nudzicie. To jest ostatni moment, gdzie możemy jeszcze zakupić jakąś... Nie, w następnej turze będziemy mogli zakupić jakieś pole. Czego nie wiem, czy nie użyjemy gdzieś, jak osiądziemy na tych terenach. Ostatnia budowa. Fajnie by było te diamenty wziąć. Albo coś do produkcji. Ale zasób luksusowy zawsze się przyda. Tym bardziej, że chyba diamentów nie mamy. Jeszcze zobaczmy, czym dysponujemy. Złóż propozycję. Tak, diamentów nie mamy. Bylibyśmy pierwsi, którzy je wydobywają. Co by było nam dość na rękę. Może zakupmy te pole. 4 do rozszerzenia granic. Lepiej chyba od północy wziąć, żeby Genewa nam się tu nie rozszerzyła. Dobra, no ładnie te pieniądze wydaliśmy. Nie wiem, czy to jest najrozsądniejszy kierunek, ale jakoś tak wyszło. Dobra, młyn wodny standard. Jeszcze tu... A, tu krowy mieliśmy. No jadeit też jest kuszący. Za ile tur wy się rozszerzycie? Za jedną turę. To zostawmy tę jedną turę. Tyle możemy poczekać, bo w następnej turze zmieniamy już samą kartę doktryn na coś ciekawszego dla nas. Może jeszcze spróbujemy się dogadać, chociaż nie chciałbym sprzedawać już więcej. Gdzie tu się leczyć? Nie chciałbym już sprzedawać więcej punktów dyplomatycznych. Widzę, że nasz kolega jest łasy na nie, ale one mają nam się przydać w samym zwycięstwie poprzez dyplomację, więc warto je zachować. Raz mogliśmy zaszaleć, bo to 800 sztuk złota myślę, że wydaliśmy całkiem fajnie. To nacjonalizm jest przyczyną powstawania narodów. Nie odwrotnie. Co tu się stało? A nie, myślałem, że przyrost nam wzrósł, a to po prostu doszło. To coś. Tak to jest. Patrzeć. Wielka armia. Spadek siły bojowej w wyniku odniesionych. No, okej. Okay. Skansen. Mieliśmy właśnie sobie gdzieś tam ten teren pustynny też zakupić. Wojna kolonialna i zatrudnienie dodatkowego szpiega. Przydałoby się pierwszego zatrudnić. Ale to tak. Ale nam się to porobiło. A może dopóki pamiętam. Miejscowość? Tak, to miała być. A wy możecie sobie to raz cyk. O, już od razu w nas wierzą. Bardzo dobrze. Możemy podejść też tutaj, chociaż jeszcze na szerzenie będzie trzeba poczekać. Wy zacznijcie. O, tutaj skansę można. I zacznę od przypraw. Myślę, że wart grzechu. Punkt. Idziemy nawracać tę miejscowość. Wow, ale tu się tych rzeczy
do gadania zrobiło. Fajnie by było. Taka naska, tylko które to chce do tej naski jechać? Nie można nowej takiej ścieżki zrobić jakiejś rozsądniejszej, żeby tu autostradę przeciągnąć. Czy tak samo do naszej nowej miejscowości? Właśnie, a do naszej nowej miejscowości? Czemu oni tak dookoła jakoś chcą chodzić? Te góry rzeczywiście są tak dużym problemem dla nich. To możliwe, ale stworzymy szlak do nowej miejscowości. Nam się przyda. Wow! Tutaj jakie miłe powitanie. Budować. Budować. O. Muzyczka. Ja widzę, że nasz szpieg szoguna całkiem nieźle to sobie żyje. Zakup, no tak. Rozszerzyli to, co mieli rozszerzyć, ale zakup pola nam się przyda w tym miejscu. Wybudujcie, tak? Tu jest miło. Wybierz ideę. No dobra. Takie lokowanie produktu sprzed lat. Dzielnica osiedlowa. No teatr jest też kuszący, bo mielibyśmy dodatkowych emisariuszy do przypisania. I chyba nie wiem, czy z tego nie skorzystamy. Tak, mamy dwóch teraz. A właśnie, ten trik trzeba. Trik to miał być trik z... Zaraz Rapanui. Nie, gdzie jest nasza... Wilnem? Nie. A, to z tych, Buenos Dias, ale to Buenos zaraz wróci. Trzeba zastanowić, czy gdzieś nie warto by było zakupić jeszcze jakiegoś pola. Tym bardziej, że coś chodziło po głowie. No powiem wam, że tego nie widzę. Gdzieś wiem, że przed momentem mówiłem o tym, ale tak uciekło z widoku, więc na siłę chyba też nie ma co kombinować. Może będąc przy gubernatorach, tutaj nasza nowa miejscowość mogłaby doczekać się Wiktora. Wydaje się, że w takim miejscu, które jest narażone na ataki, generał będzie jak znalazł. Nie mówiąc już o tym, że podniesie naszą lojalność. No dobrze, budowa. A, wy skończyliście, jak rozumiem, tego, no właśnie, kupca, więc Bibliotekę Królowej mogliby za 5 tur, a my tak naprawdę za 4 wchodzimy. Oj, na ryzyku. Nie chciałbym, żeby to przed tym się stało, więc jeszcze poczekajmy, coś małego wybudujcie. Moglibyśmy im meczet postawić, ale meczet to nawet za punkty wiary idzie, więc to chyba bardziej jest opłacalne dla nas. Im szybciej, tym lepiej. I tu mogłoby powstać... Jakaś dzielnica. Albo zapora. Zobaczmy dzielnicę przemysłową. Ma jakiś bonus? Tutaj ma. Tu ma aż 3 punkty. O, no idealnie. Zakup pola, dzielnica przemysłowa. Wszystko się ładnie zeszło. Myślałem nad zaporą, ale tak naprawdę zapora by nas chroniła w tym miejscu, gdzie i tak nic nie mamy. Taka zapora to na przykład w Liverpoolu. To by było coś, tak? Bo tu mamy już wiele pól ulepszonych. Sam Liverpool leży nad wodą. No są dużo bardziej narażone miejsca na... czy takie, które... w których zapora byłaby istotniejsza. No i dopóki pamiętamy doktryny. Tutaj po prostu podmienimy. Pierwszy emisariusz liczy się za 2, tak? To nam się przyda. I na ten moment chyba wszystko. Tak, i teraz ta cała kombinacja z Buenos. Buenos Dias, gdzie to jesteście? Cyk, raz. To oni mieli. A co oni mają za misję dla nas? Ranger. A, Ranger to jeszcze musi poczekać. No dobrze, chyba rozumiem. Jako zasoby luksusowe. Mam nadzieję, że to rozumiem tak, to tu jest zapisane. Więc cyk, raz. I tak naprawdę mamy 2. I mamy status suzerena. Można było poczekać te 7 tur, ale... Luksus nam się przyda już teraz, a przy okazji widzimy, co się tu dzieje. Ale nasza koleżanka nad tym morzem, albo w ogóle jak blisko te miejscowości stawia. Nie wiedzieć czemu. Na przykład czemu nie chciała zejść tu bliżej rzeki, albo tu bliżej rzeki. Tak, no niby niedaleko rzeka, ale daleko. Ale fajnie, bo mamy podgląd na sytuację w tym miejscu. Nie widzimy jeszcze, co się dzieje na południu. Chociaż i tak nasz misjonarz chyba sobie tu pobiega. Potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. No teraz, no właśnie, to udogodnienia. Zobaczmy Uppsala. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy suzeren. Nikt nie chciał. A wy, panowie, czuwajcie. Zmieniliśmy doktrynę, wszystko zrobiliśmy. Za 5 tur znowu będziemy mogli tam trochę pokombinować. Wtedy właśnie. Weźmiemy chyba tych 2 emisariuszy, wyślemy. Zwykła burza piaskowa, a miło.
Ładnie to zanimowali. Niech im będzie. No dobrze, ale my w tym miejscu... O, wielki człowiek, któż tym razem? Wielki pisarz. Myślę, że to chyba nie ma znaczenia, kiedy bierzemy. Po prostu warto brać od razu. No chyba, że czekać, tak? Te trzy tury. Ale to i tak nie moglibyśmy tego tak rozwiązać. Kolego, tak ostrożnie, bo to może gdzieś bandyci są. Chociaż raczej by wróg na to nie pozwolił. Znaczy wróg. Tam ekipa. A, tu mieliśmy zakupić pole, już pamiętam. Chociaż nas chyba i tak bardziej będzie interesowała ta okolica. No dobrze, to wygląda jak ekipa, która nie chciałaby nas przepuścić dalej, więc wycofamy się na moment. Tu możemy zacząć szerzyć. A co jest? Ach, tu są dopiero, dobra. Ale ważne, że idą w dobrą stronę. To istotne dla nas. Może wy przejdźcie tak przez rzekę, żeby zrobić miejsce dla tamtych. I tak można szerzyć. Korleizm. Tu zdecydowanie tak, to i skok po mleko. Wy się już wyleczyliście, no to wracajcie tu nawracać. Niech się schowałem tu za górką. Tu cały czas na nas czeka, ale już taki uszkodzony. Może jakby się postarać wysłać na niego apostoła, to można by było powalczyć. Ech, tu byłbym tak, jak gra podpowiada, za postawieniem zapory. Niestety wszędzie tracimy dość dużo punktów. Niech będzie w tym miejscu. Ale ta zapora w Liverpoolu wydaje się wręcz konieczna. Tak? Za dużo rzeczy tu się dzieje nad rzeką, żeby nas tu wylało i pojawiły się jakieś inne problemy. Co tu jeszcze mamy? A, właśnie, mówiłem. Nie, trzy tury, dobrze. Kojarzyłem. Czy tutaj zapora by się również nie przydała? Tutaj również by się przydała. Bo tu mamy ryż, mamy... A. Tu by się przydała, ale tu dość bolesne to wszystko. Chyba, że w tym miejscu właśnie, co gra nam sugeruje. No, już wracamy do normalnych cen. Ale chyba warto to zapłacić. Zapora to, z tego co rozumiem, też dodatkowo obszary mieszkalne, tak? Więc... Nie jest tak źle. No i tutaj z zaporą nie poszalejemy, bo za daleko. Trochę za daleko. Wiem, że planowaliśmy zakup pola pustynnego, ale później uznałem, że ten skansen może poczekać. Czy młyn wodny macie? Nie macie? No to już się jego doczekacie. A ty, kolego... A, ty jesteś pisarz. Nie ma miejsca na twoje księgi? Widzę w Sztokholmie, ale boję się, że tam jest tylko jeden punkt, gdzie można pomieścić jego tam... wypociny. No cóż, czasem i tak to wygląda. Wiecie co? Może pobijemy się raz? Dawno apostoła nie braliśmy. Moglibyśmy się pobić z tym tutaj towarzyszem wraz ze wsparciem naszego misjonarza. Coś by mogło z tej walki jeszcze wyjść. Chociaż no widać, że my tracimy dużo mocniej. Ale być może któryś z awansów tej postaci pozwoli nam coś tam jeszcze zdziałać. No nie zbliżajmy się za bardzo. No i znowu, tylko jedna tura, no i poszło. I poszło, lećcie na kamienia. No dobra, to wraz z tą turą będziemy kończyć nasze podboje. O, o! Jak możesz pozwalać, by barbarzyńcy... Spoko. Kotku in. Kotku in chyba nie budowaliśmy, tak? To coś religijnego mi się kojarzy. Nauka zawdzięcza silnikowi parowemu o wiele więcej niż silnik parowy nauce. Mamy pancernik parowy. Co więcej, za dwie tury. Za dwie tury. O, znowu wielki człowiek. Za dwie tury. Za jedną turę. Mamy arsenał wenecki. Kurczę, arsenał, a może byś poczekał tak? O, nie wiem, czy nie przeciągniemy budowy arsenału, ale to jeszcze sobie w kolejnym odcinku zobaczymy, co to na wybrzeżu słychać u nich. Ale chyba nie zaczynali budowy. Muszę przejrzeć, czy zaczynali, czy nie. Trzeba by było to trochę przeciągnąć w czasie. Może tak, dopóki pamiętam, postawimy tutaj starożytne mury i arsenał sobie już postawimy w kolejnej epoce, tak? Szkoda te punkty gdzieś tutaj przetracić, a później jakiś krążownik. Wielki admirał, renesans, zdobywasz 75 przy standardowej prędkości, jednostki wojskowe otrzymują 50% za... Okej. Okay. No dobra, admirała też warto wziąć, bo... 3 punkty epoki. Ale no, nie mogliśmy tego pominąć, bo przypuszczam, że Dona... No może powoli, powoli... by się zbliżyła do niego. Zapewnia plus 1 węgla naturę.
no chyba lepszy od naszego, ale możemy sobie go gdzieś tam po drodze jeszcze zakupić za złoto. No nie chciałbym, żeby chociaż ten węgiel to tak łatwo zdobyć. Może nie ma co na tym gdybać. Właśnie. Miałem kończyć. O, nawet gra nam o tym przypomina. Standardowo po około 45 minutach zaczyna lekko chrupać. Nie wiedzieć czemu, ale no dlatego też nie spotykamy się na live'ach przy tym tytule, a jednocześnie, a wybudujcie tutaj trzyb do produkcji, bo trzeba by było ją restartować, ale jednocześnie no mam wyznacznik, kiedy powinienem kończyć nasze zabawy. O, apostoł uciekł. A będąc przy apostołach i zakończeniu odcinka już takim prawdziwym, pokażę tylko, jakie awanse mamy dostępne. Szerzenie religii jest trzykrotnie silniejsze w miastach innych cywilizacji. Otrzymuje 3 dodatkowe możliwości szerzenia religii, jeśli znajdzie się, a to niekoniecznie, może nawrócić wszystkich sąsiadujących barbarzyńców. Nie, ale nie wiem, czy to nie byłby taki dobry apostoł, który poleciał, popłynąłby do kolegi Kupę i trochę go podenerwował, tak? Tutaj widać, są wpływy innej religii. Moglibyśmy spróbować przejąć taką miejscowość. On by do nas żywił urazę, a to jednocześnie prowadziłoby do wojny, na której chyba nam by nawet zależało. Ale o tym przekonamy się w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.